Cześć, ósmoklasiści! W tym roku czeka nas egzamin z języka obcego. Osiągnięcie na nim dobrego wyniku wcale nie będzie trudne. Trzeba tylko dobrze się przygotować. Egzamin będzie trwał 90 minut, ale niektórzy wasi koledzy będą pisali egzamin nawet przez 135 minut, jeżeli przyznano im takie dostosowanie. A czy wiecie, jakie zadania będą na egzaminie? Jasne! Będą zadania, które sprawdzą, jak rozumiemy wysłuchany albo przeczytany tekst i czy potrafimy poradzić sobie językowo w różnych sytuacjach życia codziennego, na przykład podczas spotkań z rówieśnikami z zagranicy. Będą również zadania, w których będziemy mogli wykazać się naszą znajomością słownictwa i gramatyki. Część zadań to zadania zamknięte. Mogą to być zadania wyboru wielokrotnego albo na dobieranie. A czy będą takie zadania, w których będziemy musieli samodzielnie napisać odpowiedź? Tak, to są zadania otwarte. W takich zadaniach trzeba będzie odpowiedzieć na pytania lub uzupełnić luki w tekście. Pamiętajcie, że wasze odpowiedzi muszą być zgodne z wysłuchanym lub przeczytanym tekstem i jak najbardziej precyzyjnie oddawać jego sens. To znaczy, że trzeba dużo napisać? Wcale nie. Zadania otwarte w tych częściach arkusza nie wymagają długich odpowiedzi. Czasami wystarczy wpisać tylko jeden lub dwa wyrazy. W niektórych poleceniach będzie podane, ile wyrazów maksymalnie można użyć. Zwracajcie na to uwagę. W arkuszu może też pojawić się zadanie, w którym trzeba będzie przeczytać tekst w języku obcym, a rozwiązanie napisać w języku polskim. Wiem, że pojawi się również wypowiedź pisemna. Będziemy musieli napisać na przykład e-mail lub wpis na forum. Dokładnie. Pamiętajcie, że praca powinna mieć minimum 50 wyrazów. W arkuszu podany będzie początek tekstu, ale egzaminator policzy tylko te słowa, które napiszecie wy. I najważniejsze. Pracę trzeba napisać tak, aby osoba, która nie zna polecenia do tego zadania w języku polskim, od razu wiedziała, o co w niej chodzi i uzyskała 3 pełne informacje. Egzaminator nie może domyślać się, co chcieliście napisać. Widzicie? To nie jest trudne. Wystarczy uważnie słuchać i czytać teksty oraz polecenia na egzaminie. A teraz, kiedy do egzaminu mamy jeszcze trochę czasu, warto się solidnie przygotować. Wiemy, że najlepszym sposobem na dobry wynik jest systematyczna nauka. I nauczyciele na pewno wam w tym pomogą. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, zajrzyjcie na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdziecie tam sporo materiałów o egzaminie ósmoklasisty z języka obcego, informatory z zadaniami oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne. Powodzenia! Trzymam za was kciuki.